Nie zważając na nic, chciałem Państwa namówić dzisiaj na komedię. Na film hiszpański i nie najnowszy, bo z 2019 roku, no ale ciągle dostępny na platformie y, Netflix. To jest film, który dobrze jest oglądać w ramach, y, no, nie powiem, kinoterapii, ale właściwie taki rodzaj terapii. Mógłbym tutaj zalecić: jeśli mamy zły humor, jeśli nam się nie wiedzie, jeśli mamy czarne myśli, jeśli nam się już nic nie chce, jeśli wkurzyli nas nasi najbliżsi, jeśli wkurzył nas cały świat, jeśli nie widzimy szansy, żeby coś się zmieniło, jeśli nie możemy doczekać się szansy, żeby coś się zmieniło, jeśli nie możemy się dogadać z ludźmi, z którymi dawniej się dogadywaliśmy, jeśli czuj, czujemy się osamotnieni, jeśli czujemy się bezsilni, jeśli czujemy się chorzy, jeśli czujemy się, e, jeśli czujemy się tak, że, e, że właściwie gdzieś byśmy wyjechali, albo w każdym razie uciekli z naszego życia chociaż na chwilę. To to jest właśnie taki film, który mógłbym Państwu polecić. Komedia, która nie jest ani bardzo oryginalna, ani bardzo wybitna, ani straszliwie śmieszna, ale wszystkiego ma po trochu i wszystkiego ma w takich ludzkich proporcjach. W takich proporcjach. Że nie będzie odbijania, <noise> że się nie odbije państwu ten humor, że dziewczyny, które grają główne role, się państwu nie znudzą, bo są cztery córki. Pani, która niestety umarła, ale zostawiła testament. I w tym testamencie nawet nie chodzi o to, jak podzielić majątek, tylko jak przydzielić córkom właściwych ojców, bo one myślą, wszystkie cztery, że mają ojca, no, który ich wychował, który był ich ojcem. No, ale nasza zmarła dama miała bardzo kolorowe życie i bardzo bogate, i nie poprzestała na tym jednym partnerze, który był jej mężem. Miała wielu partnerów, wielu kochanków. I to oni właśnie dali jej dzieci, a właściwie córki, cztery córki, i każda z nich ma innego ojca. I oto teraz taki szalony pomysł w Testamencie, żeby córki same sobie tych ojców odnalazły. A jak odnajdą, to już będą mogły korzystać z całego spadku mamusi. No z całego, jeśli się odpowiednio podzielą, oczywiście, tak jak mamusia sugeruje. No i one no nie, nie są zachwycone tą sytuacją, ale potem dają się wciągnąć. To jest, proszę Państwa, trochę taki pomysł jak w Mamma Mia, tylko tam mieliśmy jedną dziewczynę, która musiała y, zorientować się, który z ewentualnych trzech tatusiów jest właściwym tatusiem. Y, no a tutaj mamy różnych tatusiów i y, każdy musi być przydzielony do odpowiedniej córki. No i teraz jak się zorientować... Który z nich jest ojcem której? Czy są jakieś wspólne cechy charakteru? Może jakieś podobieństwo w urodzie? Może jakaś sytuacja zapamiętana? Może jakiś znak szczególny, który by mógł pomóc w tym rozpoznaniu? Oczywiście, że jak to w komedii uda się doprowadzić do skutku te poszukiwania. I oczywiście będzie się okazywało raz po raz, że nie ten tatuś jest właściwym tatusiem tej córki, tylko zupełnie innej, która tego nie podejrzewała. No to możemy się domyślić, że tak będzie i tak, proszę Państwa, będzie. Ale najpierw musimy się przyjrzeć czterem córkom, które ruszają w poszukiwania tatusiów, bo to są cztery przepiękne i niesłychanie charakterne dziewczyny, grane przez bardzo lubiane hiszpańskie aktorki. Blanca Suárez, która gra Sarę, najstarszą córkę, a Maja Salamanca, która gra Sofię Macarena Garcia, która gra, gra Lucie, no i wreszcie Belen Cuesta, która gra Claudię. Mamy cztery dziewczyny, ale w tym filmie jest jeszcze jedna dziewczyna, która działa jak Magnes. I teraz Państwu powiem uczciwie, że Kliknąłem w ten film, kiedy go odnalazłem na Netflixie, a podpowiedział mi Marcin, że zobacz, zobacz, tam gra Rossi de Palma, bo Marcin, mój przyjaciel, wie, że Rosi de Palma jest y, y, moją ulubienicą i pójdę wszędzie, gdzie jest Rosy de Palma. Wszystko jedno, czy będzie grała, czy będzie śpiewała, czy będzie modelką, to ja na pewno to włączę, żeby ją zobaczyć. Państwo oczywiście kojarzą Rosy de Palmę. Y, muzę, jeśli tak można powiedzieć, albo jedną z ulubionych aktorek, Pedro Almodovara. Zresztą to on ją kiedyś y, y, znalazł. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Rosy Palma w latach 80., zanim została aktorką filmów Almodovara, była piosenkarką. Ona się urodziła na Majorce. Tam się uczyła, tam marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą piosenki, i tam zaczynała śpiewać. Śpiewała w lokalach, y, 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 lokalach gastronomicznych, w kawiarniach, i właśnie w takiej kawiarni w Madrycie, kiedyś Pedro Almodóvar zauważył Rosy de Palme, dziewczynę, która ma wszystko niesymetryczne. Dziewczyna, o której w pierwszym odruchu chciałoby się powiedzieć, że jest brzydka, ale w drugim odruchu patrzy się, na nią z zachwytem, ponieważ jest tak nieregularna i tak, tak ma te wszystkie swoje linie wycyzelowane i nieludzko doskonale przesunięte, że staje się piękna. Wygląda jak dziewczyna z obrazu Picassa, czyli z, takiego, z tego okresu kubistycznego. Ooh, e czyli z uproszczonymi rysami, trochę poprzesuwanymi, czyli wygląda w ogóle jak dziewczyna z obrazu, a nie, nie z życia. Ale potem się okazuje, że ta niezwykła dziewczyna, z, która ma wszystko przesunięte w twarzy, ma także niesłychanie poprzesuwane elementy w swojej y Solarca, y wrażliwości i w swoich talentach, pozwalające jej być. Pełną kreatywnej siły w różnych dziedzinach. Bo nie tylko y, jako piosenkarka na początku, nie tylko potem jako aktorka filmowa, nie, nie, nie tylko u Almodowara, bo może jeszcze nie powiedziałem, że ten film, o którym dzisiaj mówię, nie jest przecież filmem Almodowara, wyreżyserowała go kobieta, Gabriela Taliowini. I y, 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 no, z, 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 wyreżyserowała tak, jak, jak umiała. <ścoughs> Chcę zasugerować Państwu, że to nie jest poziom albowara. No, ale wystarczający, żeby się poprzeglądać aktorkom, tym czterem pięknym i tej naszej e, e, cudownej Rosji de Palmie, która mnie przyciągnęła, która była e, e, takim rodzajem wabika, e, przyciągnęła mnie do tego filmu. E, no, ona gra tutaj Ines. Ines pojawia się na pogrzebie e, matki dziewczyn, ale tak właściwie nie wiadomo dokładnie, kim jest Ines i kim była Ines w życiu matki. I w ogóle, skąd ona się pojawiła i, i jaką rolę tutaj odgrywa, to się oczywiście y, okaże, ale w, już w końcówce filmu, i będą Państwo na pewno i zadowoleni, i zaskoczeni z obrotu sytuacji. W każdym razie, y, y, Rosy de Palma y, gra tutaj no, tak, jak to ona zwykła czyli osobę niezwykłą, tak jakby. Troszeczkę z innego świata, ze świata sztuki właśnie, ale mającą jakiś niesłychany magiczny urok muszę powiedzieć, że ja jestem pełen szacunku dla różnych umiejętności Rosy de Palma. opowiedziałem już o jej śpiewaniu, o jej aktorstwie filmowym, ale ona także okazała się być zdolną aktorką teatralną i to występującą w kilku językach na różnych scenach we Francji, gdzie zresztą teraz mieszka w Théâtre de Châtelet no jednym z naj, na jednej z najbardziej znanych scen no i w we Włoszech w Piccolo Teatro di Milano no, w sławnym teatrze Giorgio Strellera Schre zagrała w operze za trzy grosze Bertolda Brechta No, to jest naprawdę niesłychany wyczyn dla aktorki no, i przyjęcie jej na scenie Piccolo, di Teatro, Piccolo, Piccolo Teatro di Milano jest naprawdę wyjątkowym no, okazaniem szacunku dla jej talentu. A przecież jest także modelką, i to taką modelką zaangażowaną w bardzo piękne i sławne kampanie reklamowe. Chociażby Jean-Paul Gautier, jego kosmetyków, a nie tylko kosmetyków, generalnie luksusowych produktów. jest też. Zaangażowana w różne działania charytatywne, no, krótko mówiąc, Rosy De Palma jest osobą przepiękną. Jest przepiękną w swoim działaniu, w swoim rozumieniu świata, w odczuwaniu swojej aktywności. Jest też zresztą cały czas aktywna, nawet mimo pandemii, bo nie może teraz grać w teatrze, gra nieco mniej w filmie, ale za to zaktywizowała się jako modelka i ciągle oferuje nowe usługi swój udział w nowych kampaniach, a także w nowych zdjęciach, które prezentuje jej wielbicielom na swoich stronach mediów społecznościowych i te zdjęcia zawsze są wyrafinowane, zawsze są wyjątkowe. No więc ona mnie przyciągnęła i nie, nie zawiodłem się. Rosy de Palma jest jak zwykle zachwycająca. Myślę, że to już jest moment, żebym zdradził, jak oceniam ten film. No, najpierw może poproszę o właśnie, poczekaj mi, So, chwileczkę muszę w ciebie uderzyć, żebyś zaczęła śpiewać i zaśpiewaj czysto, żeby ja potem czysto wywiązał się z tego zadania, żeby ocenić ten film. Uwaga! No więc tak, to jest film, proszę Państwa, któremu dałem 6 punktów na 10 możliwych. 6 na 10. To jest uczciwa ocena za film przeciętny, który jednak może okazać się niesłychanie użytecznym filmem w naszym y, nerwowym czasie, w nerwowych czasach, w których żyjemy. Użytecznym, ponieważ ten film y, przełyka się gładko. Nic nie staje w gardle, nic nie zahacza, y, nic nie okazuje się. Y, Y, nudne, nic nie okazuje się zbyt banalne, nic nie okazuje się zapożyczone z innego filmu, choć oczywiście nawiązanie chociażby do filmu Mamma Mia mamy tu y, 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 nasuwające się y, zaraz, ale nawiązanie do różnych innych filmów, historii i książek na pewno Państwo znajdą, ale na tyle nie, y, nie, niebolące, niebolesne że ten film ogląda się cały czas z tą samą przyjemnością. Więc jest to przyjemna potrawa, która może nie zawiera dużo białka i substancji odżywczych, ale też nie jest zbudowana na sztucznych yy, yy, chemicznych środkach, tylko można ją spokojnie sko można skosztować. Yhm, polecam państwu także ten film w kontekście tego, co chcę Państwu opowiedzieć w części premium, bo oczywiście mam przygotowaną pewną historię, i ona wcale nie dotyczy Rosy De Palme, tylko takiego właśnie filmu jak ten, nie zważając na nic, który kiedyś obejrzałem i stał się dla mnie filmem ważnym. I teraz to, co Państwu opowiem w części premium, to będzie prawdziwa kinoterapia, a może nawet kinopasana, czyli yy, Widzenie świata takim, je, jakim jest, dzięki filmowi. Kino pasana. Jeszcze raz poproszę misę. Miso krótko i cichutko. Uwaga. Nie na aż tak. OK. Teraz było ładnie. Napiję się z mojego miedzianego kubka. I ja opowiem Państwu taką historię. Każdy z nas kiedyś, prędzej czy później, miał lub będzie miał najgorszy dzień swojego życia. Taki dzień, kiedy wali się, e, usuwa się grunt spod nóg, wszystko się wali, i wydaje się, że już nic nie ma sensu. I że coś się skończyło i że już dalej nic nie będzie i że że w ogóle się nie chce. Już nic. I wtedy zwykle nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Wtedy przychodzi odruch paniki, że nie wiem, boję się, nie wiem, co zrobić, nie wiem, gdzie iść, nie wiem, Często nie ma wtedy nikogo, kto by, kto by mógł pomóc, objąć, pocieszyć. Zdarza się tak. I ja kiedyś też miałem taki dzień. I znalazłem się wtedy w Warszawie na Żeli Bożu. I, I właśnie usunął mi się grunt spod nóg, i myślałem, że. Yy. Że już nie wymyślę niczego mądrego w tej sytuacji. I nie wiedziałem, co robić. I przypomniałem sobie, co mi mówił Zygmunt Kałużyński. On już wtedy nie żył, ale Zygmunt mi mówił tak. Wiesz, jak znajdę się gdzieś na świecie, w jakimś nieznanym mieście, i mówią w obcym języku, i ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem i, i gdzie mam iść, i nie wiem, co mam ze sobą zrobić, to wtedy szukam kina. I jak znajdę kino, to od razu do niego wchodzę i już wtedy jestem w swoim świecie i już wiem, co mam robić, i, i, i wtedy się potrafię odnaleźć. Ale najpierw muszę wejść do kina. To jest klucz. Pomyślałem sobie wtedy w tym takim, cza, w tej czarnej dziurze będąc. Pomyślałem sobie, no że on ma rację. Rozejrzałem się, byłem na żeli Boże, z którego pochodzę, więc niedługo musiałem myśleć, żeby zobaczyć, że kilkaset metrów ode mnie jest kino Wisła, moje pierwsze kino. Tam oglądałem poranki, tam chodziłem do kina i uczyłem się kina. Więc pobiegłem do kina Wisła. I tak jak w takiej sytuacji yy, zwykle się robi, kupiłem bilet, powiedziałem: Jeden na teraz poproszę. Zupełnie. Nie wiedząc i nie pytając o to, co to za film, jaki film jest wyświetlany, bo to w ogóle nie miało znaczenia. Ja szedłem, uciekałem do kina i szukałem w kinie ratunku, a nie na film. Więc kupiłem bilet jeden na teraz. Jakie szczęście, że wtedy kina były otwarte. Szedłem do sali, w środku seansu Jakiś film był wyświetlany, nie było wielu ludzi. Tak jedna czwarta co najwyżej sali. I zacząłem oglądać. zorientowałem się, że to komedia. Siedziałem z martwą twarzą i bez reakcji. I tak bezmyślnie patrzyłem w ekran. I gdzieś po upływie kilkunastu minut, może po pół godzinie, usłyszałem swój śmiech. Ja się nie śmiałem, ja tylko usłyszałem swój śmiech. Moje ciało się śmiało. Mój organizm, mój mózg zaczął reagować na film. Ja byłem jeszcze cały czas w czarnej dziurze, ale moje ciało w kinie już się śmiało, i ja usłyszałem ten śmiech. I pomyślałem sobie: no, to nie jest jeszcze tak najgorzej, jeżeli ja potrafię się śmiać. I zacząłem oglądać. I zaczął mi się podobać ten film. I kiedy on się skończył, sprawdziłem, upewniłem się, bo właściwie podejrzewałem, że to był film John English, komedia z Rowanem Atkinsonem. No, powiem Państwu szczerze, że gdybym robił wideo recenzję wtedy na YouTubie i dawał punktację, to niezależnie od tego, co by mi tu misa zaśpiewała. To dużo punktów bym nie dał filmowi Johnny English. Ale wtedy on odegrał wielką, wspaniałą rolę w moim życiu. I ja go mam na liście moich ulubionych filmów. Jak mnie czasem ktoś pyta, proszę podać swoje ulubione filmy, dziesięć ulubionych filmów. To ja nigdy nie umieszczam na tej liście najlepszych filmów wszechczasów. Arcydzieł kinematografii. Tylko umieszczam takie filmy, które dla mnie coś zrobiły, które coś zrobiły w moim życiu. Czasem zrobiły to nieświadomie. One wcale, to wcale nie od nich zależało, że stały się takie ważne. To już zależało od tego, że znalazły się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. One te filmy w kinie i ja niedaleko tego kina. I spotkaliśmy się wtedy. I Odegrały ważną rolę w moim życiu. I wtedy nauczyłem się mieć szacunek do takich właśnie filmów, które dają siły życiowe, dają energię, dają uśmiech, odbarczają system nerwowy, który już jest przeciążony, które przypominają, że fajnie jest żyć. I takim filmem jest hiszpańska komedia Nie zważając na nic. I dlatego ją Państwu dzisiaj o niej opowiedziałem i ją polecam. I oceniam 6 na 10. Ale warto.